Cześć i dzień dobry. Przy mikrofonie Kamila Kielar, a to jest 23 odcinek podcastu Drzazgi Świata. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że musi być ktoś inny, żebym ja mógł zdefiniować siebie samego. W podcaście rozbieramy świat na drobne drzazgi i rozmawiamy o tym wszystkim, co nas w tym świecie uwiera. Drzazgi Świata to bardziej uważne spojrzenie na przyrodę, społeczeństwo i outdoor. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli nie szukasz prostych odpowiedzi. Po sprawy bieżące wpadnij na Facebooka, a po moje zdjęcia przyrodnicze na Instagrama. Jeśli uważasz tę audycję za wartościową i cenisz niezależne dziennikarstwo, być może rozważysz wsparcie mojego podcastu. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie www.patronite.pl /Kamila Kielar. Wymarsz wojsk z danego kraju zazwyczaj trwa kilka lat i łatwo pomyśleć, że wraz z nim odeszło wszystko, co złe. Niestety procesy dekolonizacji na poziomie umysłów i wyobrażeń trwają całe pokolenia, a nie kilka lat. Dlatego dziś próbujemy dojrzeć, jak daleko pada cień postkolonializmu w świecie. I co takiego się dzieje, że chętnie ubieramy się w strój brytyjskich kolonizatorów, a nie przyjdzie nam przecież do głowy ubrać się w strój carskiego urzędnika w Warszawie? Dlaczego w ogóle kolonializmowi przyczepiamy przystojną twarz Roberta Redforda, a nie jego prawdziwe oblicze? Zastanawiamy się też, czy o kolonializmie lepiej mówić językiem naukowym, czy pewnie tym bardziej prawdziwym, czyli emocjonalnym. Mój dzisiejszy gość to jedna z osób, które osobiście podziwiam i cenię najbardziej. Dr Paweł Cywiński, bo to on zgodził się przyjąć dzisiejsze zaproszenie do Drzazg, to kulturoznawca, orientalista, geograf i dziennikarz. Jego zainteresowania ogniskują się wokół neokolonializmu turystycznego, zagadnień narracyjnych, świata arabskiego, islamu, tematyki postkolonialnej oraz problematyki państw nieuznanych i upadłych. Odwiedził, prowadził badania lub przygotowywał reportaże w ponad 500 państw na świecie. Jest współtwórcą projektu post-turysta.pl, Uchodźcy.info i zdobywcą Korony Warszawy. Cześć Paweł. Cześć Kamilo. Jak przygotowuję się do swoich odcinków podcastu, to bardzo często jest to jakiś temat taki, który siedzi ze mną bardzo długo, czy tam o nim grzebię, a czasami jest to jakiś jeden błysk, jedno zdarzenie, które zaczyna mi otwierać nowe przestrzenie. I tak właśnie było z tym spotkaniem z Tobą, ponieważ byłam świadkiem spotkaniu towarzyskim wśród osób bardzo wykształconych, osób bardzo mądrych, jeżdżących dużo po świecie, obytych, którzy rozmawiali o religiach świata. I siedzę z boku, przysłuchuję się tej rozmowie i nagle pada zdanie, że wiesz co, no ale ten hinduski Bóg, no to nie jest taki chyba prawdziwy Bóg, dlatego że on ma uszy słonia, nie to co nasz Bóg. I to mi, powiem Ci, natychmiast otworzyło po prostu miliony tematów w pół sekundy. Natychmiast pomyślałam o Tobie, że to jest tak, ja po prostu muszę do Ciebie zadzwonić, musimy o tym porozmawiać. I parafrazując Kazika, dlaczego mój Bóg jest lepszy niż Twój? I też pytanie do mnie? Tak. O kurczę. No to znaczy, skąd to się bierze, tak? Ja bym nie chciała wchodzić w rozmowę o bogach, natomiast skąd się bierze w ogóle taki pomysł? Ja w ogóle wychodzę z założenia, że ludzie są bardzo często egocentryczni i uważają, że to, co jest ich, jest lepsze. A dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że to jest kwestia mechanizmu, który stoi za konstruowaniem swojej własnej tożsamości, że tak mądrze zabrzmie. Chodzi o to, że nie ma szans, żeby powstało jakiekolwiek ja, jeżeli nie ma kogoś innego. Musi być ktoś inny, żebym ja mógł zdefiniować siebie. Kiedy byłem w przedszkolu mały i uczono mnie po angielsku różnych części ciała i różnych części wyglądu ludzkiego, to w życiu bym nie powiedział o sobie, że mam białą skórę. Bo nigdy w życiu nie widziałem nikogo, kto by nie miał białej skóry. Więc dla mnie to było tak naturalne, że nie muszę opisywać. Mogłem powiedzieć, że jestem, nie wiem, chudy, gruby, wysoki, mam blond włosy, ciemne włosy, ale w życiu by mi nie przyszło do głowy nazwać koloru swojej skóry w opisie samego siebie. Dopiero z czasem, kiedy zacząłem więcej podróżować, kiedy zacząłem więcej czytać, oglądać filmów, zorientowałem się, że są inne kolory skóry. Natomiast moja tożsamość w jakiś sposób w tej kwestii się rozwinęła, ale musi być ten ktoś inny, żebym ja mógł siebie porównać. A w procesie porównawczym zawsze lepiej jest, bezpieczniej dla nas, dla naszego jakiegoś dobroustroju psychicznego, traktować siebie jako trochę lepszego, trochę takiego pewniejszego, trochę normalniejszego, bo siłą rzeczy to jest to, co lepiej znamy i lepiej rozumiemy. My jesteśmy dla siebie o wiele bardziej czymś zrozumiałym zrozumiałym niż cokolwiek innego na zewnątrz. I rozumiem, że to nie dotyczy tylko jednostek indywidualnych, ale też całej kultury, czy właśnie jak w tym obrazku, który przedstawiłam, religii, czy innych zagadnień? Jak najbardziej. No, człowiek to jest takie stworzenie bardzo stadne i elementem tego stada, które my tworzymy, są kultury, czy różne mikrokultury często. I tak naprawdę te kultury, które w jakiś sposób reprezentują nasz świat, wyobrażony nasz świat w języku, są takim systemem znaków, jakby to powiedzieli antropolodzy, tworzą, konstruują naszą wspólną wyobraźnię społeczną. I to, jak ja sobie wyobrażam wiele rzeczy, prawdopodobnie jest stosunkowo bliskie temu, jak ty sobie wyobrażasz i kompletnie inne niż na przykład jakiś Japończyk. Ponieważ zostaliśmy wychowani w podobnych kręgach kulturowych, na podobnych lekturach, na podobnych filmach, podobnych grupach na Facebooku i przez to jesteśmy jakby trochę podobnie patrzymy na ten świat, podobnie sobie wyobrażamy pewne rzeczy i ta nasza wyobraźnia powoduje, że to nie jest tylko moje indywidualne poczucie, że ja jestem lepszy, ale ono się zamienia w takie trochę grupowe poczucie. My jesteśmy normalniejsi, my jesteśmy, że tak powiem, lepsi, lepiej zorganizowani, bardziej zrozumiali. No ja rozumiem to, że to, co nasze jest bliskie, ale jesteśmy, tak jak wspomniałam, jesteśmy ludźmi wykształconymi, więc powinniśmy być świadomi tych błędów poznawczych, których mamy do siebie czy w stosunku do innych, a jednocześnie cały czas taka myśl gdzieś tam zostaje, cały czas inne kultury traktujemy bardzo często z poziomu wyższego i bardzo często jakby przyjmujemy jako jedyny punkt odniesienia to, co znamy, a nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, że ktoś może mieć inny punkt odniesienia i on jest równowartościowy, a nie jest po prostu lepszy, gorszy. No niewątpliwie tak jest i wynika to z bardzo wielu różnych takich egocentrycznych fragmentów naszego wychowania. Natomiast ja myślę, że w gruncie rzeczy bardzo trudno jest czasami przyjąć nam cudzy punkt widzenia i nam się czasami może wydawać, że my go rozumiemy, a kiedy spojrzymy w to głębiej albo kiedy trochę dłużej pobędziemy w jakimś innym świecie, innej kulturze i w innym miejscu, to im dłużej tam jesteśmy, tym mniej zaczynamy rozumieć. Ja jakiś czas temu prowadziłem badania w Nepalu, w Katmandu i będąc w tym Nepalu na samym początku, chodząc po Katmandu, po ścieżkach, cały czas ktoś na mnie trąbił, cały czas ktoś gdzieś tam mnie wymijał, tutaj rowery, tutaj jakieś tam riksze, krowy i tak dalej. No więc zaczynałem się denerwować tym wszystkim i miałem takie poczucie chaosu. I wyobrażałem sobie, że tam wszędzie jest ten chaos. Ja nie rozumiałem tego, co się dzieje. I dużo czasu musiało minąć, zanim się zorientowałem, że jedynym elementem wprowadzającym chaos w te ścieżki i w te ulice byłem ja sam. Bo wszyscy doskonale rozumieli ten porządek. Tam była pełna harmonia. Wiedzieli, kto ma pierwszeństwo, kto mija mnie z lewej, kto z prawej. A ja byłem tak naprawdę taką krową, która szła bezprawnie samym środkiem tej drogi. Ale to, że ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja jestem panem chaosem na tej ścieżce, to nie znaczy, że ja do końca zrozumiałem, jak ta ścieżka ma, jakimi prawami ona się rządzi. Więc wydaje mi się, że pewną pychą móc mówić, że w 100% wiemy i możemy odnieść się do cudzego świata wyobrażonego, to nie znaczy, że jesteśmy z tego zwolnieni. Znaczy cały czas powinniśmy poszukiwać tego, cały czas powinniśmy być otwarci na to, żeby próbować to zrozumieć, ale to jest strasznie trudne. Na przykład inne moje badania naukowe do doktoratu prowadzone jakieś, nie wiem, 5 czy ileś tam lat temu na Bali były strasznie skomplikowane, ponieważ na Bali, jak pewnie wszyscy wiemy, jest hinduizm balijski, jak już jesteśmy przy religiach. To jest taka balijska odmiana hinduizmu, ale jednak to jest troszeczkę inny system religijny niż znany nam z Indii hinduizm. I obserwując to, co tam się dzieje, my tak naprawdę widzimy pewien krajobraz wyspy, to jak się ludzie zachowują, ale ten krajobraz widzialny wyspy, czyli te świątynie, te widoki, góra, wulkan, który jest święty, Bator się nazywa, to jest tylko to, co my możemy zauważyć. Poza tym wszystkim istnieje też krajobraz niewidzialny, krajobraz religijny i mieszkańcy widzą to, co tam się dzieje, wiedzą, gdzie mieszkają takie duchy, gdzie są duchy mojej rodziny, moje indywidualne, gdzie są jakieś siły. My tego w ogóle nie jesteśmy w stanie nie tylko nie zauważyć, ale często w ogóle właśnie nie jesteśmy w stanie tego pojąć, bo nie zostaliśmy wychowani w tym kręgu kulturowym, w tym kodzie kulturowym, w tym języku opisu świata, tego krajobrazu. No więc mamy tam dwa krajobrazy i tylko w jednym jesteśmy w stanie się odnaleźć jako tako, a ten drugi jest nam niedostępny, bo po prostu zostaliśmy troszeczkę inaczej skonstruowani kulturowo w okresie dziecięcym. Dobrze, że dodałeś jako tako, bo właśnie miałam pytać, dlatego że bardzo często jak gdzieś jedziemy, to po pierwsze zanim tam w ogóle trafimy, mamy w głowie cały katalog i całe albumy wdrukowanych obrazów, które chcemy zobaczyć na miejscu i których potem poszukujemy, więc to na pewno zawęża nasze spojrzenie, no bo patrzymy na te rzeczy, na te obrazki. No i potem efekt jest taki, że Afryka dla nas to oznacza wyłącznie zachody słońca nad akacją na sawannie. I można by zapytać, ale kurczę, to w takim razie co to jest złego w tak pięknym obrazku? Może zróbmy jeszcze krok w tył i rzeczywiście, żeby odpowiedzieć, co jest złego w takim obrazku, musimy zastanowić, czemu widzimy tylko te obrazki, czemu chcemy je zobaczyć. Bo ta nasza wyobraźnia, ta nasza wspólna wyobraźnia, którą posiadamy, w której elementem jest to, że jak Afryka to akacja i zachód słońca, ma swoich narratorów. Tak, ktoś tworzy tą naszą wyobraźnię. Ktoś za nią odpowiada. Do jakichś źródeł żeśmy sięgnęli, do jakichś filmy żeśmy obejrzeli, jakieś książki żeśmy przeczytali. I w zależności od tego, kim są ci tak zwani narratorzy naszej wyobraźni, naszej turystycznej wyobraźni, i jeżeli dobrze zrozumiemy, kim oni są, to dopiero wtedy będziemy w stanie zrozumieć, jak właśnie ona została zaprojektowana, jak ona została zaprogramowana. A oni mogą być bardzo różni. To mogą być wielkie koncerny, które chcą nam coś sprzedać, w związku z tym za pomocą reklam, za pomocą różnych innych sztuczek próbują nam wdrukować pewne postrzeganie takie czy inne rzeczywistości. To mogą być wspaniali pisarze różnych książek, bardziej współczesnych, ale też tych starszych, kolonialnych, gdzie Afryka miała taką czy inną rolę tak naprawdę w opowieści, bo ona to nie była opowieść o Afryce, tylko to była opowieść zazwyczaj o czymś innym, tak jak w Pustyni w Puszczy na przykład, gdzie Afryka była tylko jakimś takim krajobrazem, niczym więcej. Tejże wiktoriańskiej powieści kolonialnej. W zależności od tego, kim są ci narratorzy, to taka jest ta nasza turystyczna wyobraźnia. A z tego na samym końcu właśnie gdzieś tam wynikają nasze oczekiwania, bo jeżeli sobie w jakiś sposób coś postrzegamy, no to kiedy tam jedziemy, no to chcemy to zobaczyć, albo nie chcemy tego zobaczyć, boimy się, albo nie boimy. Natomiast mamy pewne oczekiwania wobec tego miejsca. Jeżeli żeśmy naoglądali się filmów z afrykańskimi zachodami słońca, no to teraz nasze turystyczne spojrzenie, żeby użyć takiego antropologicznego zwrotu zaproponowanego przez Johna Urry'ego, który świętej pamięci socjologa, wyłapuje właśnie te zachody słońca i wartościuje jako coś dużo ważniejszego, jako coś dużo ciekawszego, jako coś, za co jesteśmy w stanie zapłacić pewnie bardzo dużo, żeby to zobaczyć. A te nasze spojrzenie turystyczne właśnie polega na tym, że patrząc, obserwując świat, zawsze w jakiś sposób wartościujemy ten świat. No i John Urry zresztą nie jest taki specjalnie odkrywczy, ale stwierdził, że zazwyczaj to, co widzimy i to, co wartościujemy jako ciekawsze, lepsze, to jest coś, z czym żeśmy się spotkali przed wyjazdem. Czyli coś, czego się nauczyliśmy dostrzegać przed wyjazdem i dopiero w czasie wyjazdu dochodzi do nas jakieś potwierdzenie tego, że to istnieje. Czyli my wiemy, że istnieje wieża Eiffla i w Paryżu chcemy wyszukać tą wieżę Eiffla, ponieważ żeśmy się nauczyli interpretować, że to jest coś totalnie zajebistego na wiele lat wcześniej. Tak samo jest z zachodami słońca, tak samo jest z zorzą polarną, na przykład za kołem podbiegunowym. A żeby było śmieszniej, czasami te nasze oczekiwania są zawiedzione. Czasami jak zobaczymy tą wieżę Eiffla, no to sobie myślimy, no cholera, to nie tak miało być. To jest mnóstwo turystów, mnóstwo ludzi dookoła. Wcale nie jest tak romantycznie, jakby mogło być. Kosztuje mnóstwo pieniędzy, no więc jesteśmy troszkę tym zawiedzieni. To samo z zorzą polarną. Mam studentkę, która jest przewodniczką po zorzach polarnych i ona mi opowiadała, że wielokrotnie turyści są bardzo zawiedzeni tym, co widzą, bo są przyzwyczajeni do pięknych zdjęć, które są często jeszcze podrasowane w różnych programach do obróbki fotografii. Poza tym akurat zorze aparat widzi lepiej niż nasze oko. Dokładnie, i potem przyjeżdżają i tak się zastanawiają, kurczę, to jest zora, nie zora, czy to jest... Chmura? Dokładnie, o co chodzi? No więc to nasze oczekiwania, które wynikają z naszej turystycznej wyobraźni, przekładają się tak naprawdę potem na nasze doświadczenie i często też skłonność do płacenia pieniędzmi. W sensie, jeżeli coś spełnia nasze oczekiwania, no to jesteśmy w stanie za to zapłacić więcej. Jeżeli te oczekiwania są zawiedzione, no to nie będziemy płacić aż tyle, ile byśmy chcieli. No więc co powinien zrobić taki mądry mieszkaniec, który chciałby zarobić na tych turystach? Spełniać ich oczekiwania. Ale teraz dochodzimy do sedna. Te oczekiwania tak naprawdę pochodzą z tej turystycznej wyobraźni, która została stworzona, zaprojektowana przez jakichś narratorów turystycznej wyobraźni, którzy często po prostu chcieli nas zarobić pieniądze. Chcieli nam opchnąć ciekawy przewodnik, chcieli nam opchnąć ciekawą książkę, chcieli nas zmusić do wykupienia na Netflixie jakiegoś abonamentu, żebyśmy obejrzeli jakiś film. No więc prawdopodobnie robili badania, wpisywali się w pewne stereotypy, tylko po to, żeśmy to kupili. A ten mieszkaniec na samym końcu w Afryce, czy w Norwegii, czy we Francji, czy gdziekolwiek, gdzie nie pojedziemy, będzie chciał sprostać tym naszym oczekiwaniom, sprostać tej naszej turystycznej wyobraźni, więc tak zaprojektuje swój świat lokalny, żebyśmy byli zadowoleni, bo tylko jeżeli będziemy zadowoleni, to my zapłacimy te $10 więcej. Jeszcze raz cofnę się do tego pytania. Jedno to są mechanizmy, o których mówisz, mechanizmy bardzo turystyczne, ale bym chciała jeszcze raz zapytać, co taki obrazek, który wydaje się totalnie niewinny, tak? No bo nie ma nawet na nim ludzi, w związku z tym nikomu nie robisz krzywdy, nikomu go nie stawiasz w jakiejś, nie wiem, niezręcznej pozie albo coś w tym stylu. W związku z tym masz piękny obrazek przyrodniczy, a jednak tak naprawdę on też może mieć wpływ i dalej pewną krzywdę wyrządzać. Odpowiedź na to pytanie jest na wielu różnych poziomach, ale najczęściej jest ona na poziomie, że tak powiem, zrozumienia tego, jakimi stereotypami operujemy, jakim językiem mówimy o świecie, bo rzeczywiście na samym końcu wszystko jest opowieścią. I jeżeli umiemy opowiadać, to możemy ludzi, że tak powiem, przekonywać do swoich racji, a jeżeli ktoś inny umie opowiadać, to może nas przekonywać do swoich racji. Z obrazkiem akacji przy zachodzącym słońcu jest trochę jak ze słowem wioska w Afryce. Spróbujmy zadać sobie pytanie, ile razy w życiu żeśmy się spotkali albo użyliśmy terminu afrykańska wieś. Raczej prawdopodobnie nie jest to najczęściej spotykany termin, zwłaszcza jeżeli porównamy to ze sobą afrykańska wioska. No bo rzeczywiście w polskim języku o wiele częściej się używa co do miejscowości w Afryce terminów wioska niż wieś. A mimo wszystko pomiędzy wioską a wsią istnieje zasadnicza różnica jakościowa. Wioska jest dalej, w większej głuszy, bardziej zapomniana, mniej, używając słownictwa kolonialnego, cywilizowana. I tak się nam kojarzy, bo gdybyśmy w Polsce na przykład mówili, że jedziemy do jakiejś wioski, no to kojarzy nam się to z jakimiś 3 drewnianymi chatami, pewnie romantycznymi, pewnie pięknymi, ale gdzieś w jakiejś głuszy. No więc jakoś jest tak, że wdrukowaliśmy sobie w język opowiadania o Afryce bardziej słowo wioska i inne tego typu słowa niż słowo wieś, między innymi dlatego, żeby w jakiś sposób podkreślić to, jak to jest dalekie, jakie to jest zacofane, jakie to jest, że tak powiem, niedorozwinięte w rozumieniu teorii rozwojowych, zresztą też już przestarzałych, jeżeli chodzi o język opowiadania o świecie. No i możemy mówić o języku, a możemy też mówić o języku wizualnym. I ta akacja, ten zachód słońca jest dokładnie odzwierciedleniem wizualnym tego typu stereotypu, który potem wpływa tak naprawdę na tych ludzi, którzy tam mieszkają, ponieważ on w jakiś sposób ich definiuje. Co to znaczy, że ich definiuje? To znaczy, że na zewnątrz, w naszym świecie, poprzez bardzo zmasowany opis Afryki za pomocą właśnie takiej akacji i zachodzącego słońca stworzył się jakiś stereotyp wizualny, którego właścicielami i twórcami nie są mieszkańcy. Oni sami o sobie tak nie myślą, sami o sobie tak nie mówią. To nie jest element ich jestestwa, tylko to jest element zewnętrznego opisu. To trochę tak jak ktoś by definiował Polaków i Polskę i my byśmy musieli de facto sprostać temu opisowi. Jesteśmy, nie wiem, pijakami, złodziejami samochodów albo z kolei pięknymi, romantycznymi ludźmi, którzy jeżdżą na koniach i mają niedźwiedzie na ulicach zimą. No więc sprostanie takim zewnętrznym opisom jest czymś trudnym często, a b chyba niesprawiedliwym, bo każdy człowiek miał mieć prawo mówienia o sobie samym i prawo do tego, żeby inni używali właśnie o nim takich opisów, jakich on sobie życzy, tak? Takich elementów jego wizerunku, na które on zwraca uwagę, bo to jest sprawiedliwe. Wspomniałeś o narracji wizualnej i z tym mi się kojarzy jeszcze jedna rzecz. Bardzo często właśnie w takich obrazkach bardzo romantycznych przedstawia się wciąż, nie tylko w literaturze i filmie, ale nawet w meblach, kolonializm. I ten kolonializm jest taki właśnie bardzo, ale to bardzo romantyczny. Bardzo to jest takie wszystko, wiesz, dopracowane, ale takie to jest właśnie obrazkowe, tak? Że jesteś w tych białych ciuszkach, siedzisz na ratanowych meblach, masz łóżko z baldachimem i tak dalej, i tak dalej. I tak cię nagle robi, że kolonializm nagle ma twarz Roberta Redforda z filmu Pożegnanie z Afryką. Jak to się składa? Byłem wielokrotnie zresztą w Kuala Lumpur i tam w Twin Towers jest taki sklep z sieci całej sklepów z odzieżą, który nazywa się British India. No British India to jest brytyjska nazwa, kolonialna nazwa Indii. No więc kiedy pierwszy raz byłem tam, no to nie byłem w stanie uwierzyć temu, co widzę. A pod tą nazwą British India jest takie motto tego sklepu, które brzmi mniej więcej tak. W czasach ucisku, krzywdy i kolonializmu powstawały piękne stroje. No więc można wejść do tego sklepu i można tam sobie kupić jakiś kask korkowy, hełm taki, jakieś wiktoriańskie sukienki, ciuchy, spodenki szare w kancik, czy różnego rodzaju ciuchy stylizowane na tą epokę wiktoriańską, epokę kolonialną w Indiach. I zacząłem się zastanawiać, kto i po co to kupuje. Aż nagle się zorientowałem, że 75% tych ciuchów, które tam są na tych wieszakach, to są takie ciuchy, jak ludzie noszą. Podróżnicy nieraz. No po prostu jakieś takie kaki, spodnie i koszula. Wszyscy wyglądają tak jak wczesny Indiana Jones. Drążąc ten temat, właśnie tego Redforda czy tego Indiana Jonesa, zacząłem się zastanawiać, co takiego się dzieje, że tak łatwo jest nam kupić i ubrać się trochę w stylu takiego właśnie początku XX wieku w Egipcie albo w Indiach, a nie przychodzi nam w ogóle do głowy, żeby na przykład ubrać się w strój carskiego urzędnika w Warszawie, tak? Albo w jakieś niemieckie stroje z lat 40. Dlaczego tak łatwo jest nam ubierać się i upodabniać z jakimiś kaskami korkowymi czy hełmami korkowymi do strojów oprawców? Podczas gdyby ktoś koło nas zaczął chodzić, dajmy na to właśnie jakiś Rosjanin w carskim stroju, no to bylibyśmy oburzeni tym, że co on sobie robi, czemu jest taki niewrażliwy na naszą krzywdę dziejową. I no właśnie, no więc co się takiego dzieje, że jest jakieś takie napięcie pomiędzy naszymi zachowaniami, a pomiędzy naszymi oczekiwaniami wobec tego, jak żeby inni się zachowywali w stosunku do nas. I odpowiedź chyba jest banalna i brzmi przygoda. Chcemy, żeby nasze podróżowanie pachniało przygodą. Żebyśmy mogli poczuć się kimś wyjątkowym, kimś jakimś odkrywcą. A zapach przygody został tak naprawdę w naszej głowie zaprojektowany nie rok temu, nie 5 lat temu, tylko 100 lat temu, 200 lat temu, kiedy powstawały wspaniałe opisy wielkich podróży, wielkich odkryć geograficznych, o których uczy się w szkołach, kiedy powstawały książki, które tak naprawdę zdefiniowały to, czym jest podróżowanie po świecie. Zdefiniowały to, że najczęściej tą przygodą pachnie biały 45-letni mężczyzna z klasy średnio wyższej albo wyższej. Czasem awanturnik, a czasem prawdziwy i dzielny, honorowy nazywacz różnych miejsc na świecie. No więc to, jak ta przygoda, to odkrywanie świata wpłynęło na nasz język opisu świata, którym my do dzisiaj operujemy, to nasze wyobrażenie o tym świecie jest niesłychane. To jest być może jeden z najsilniejszych toposów literackich, jeden z najsilniejszych w ogóle sposobów myślenia o rzeczywistości, tych przeszłych toposów, które do dzisiaj trwają. To wszystko, co jest zawarte w słowie egzotyka na przykład, to wszystko, co jest zawarte w słowie orient, to wszystko, co na koniec dnia popycha nas do tego, że nie czujemy żadnego obciachu, żeby założyć szare spodnie w kancik, niebieską koszulę i wyglądać jak wiktoriański zdobywca w 2021 roku w Tajlandii, powoduje, że nadal żyjemy w świecie wyobrażonym, kolonialnym, żeśmy nie zdekolonizowali swoich umysłów, że może już dawno nie ma świata kolonialnego na poziomie administracji. Już dawno nie ma świata kolonialnego na poziomie wojsk, które gdzieś tam stacjonują. Przynajmniej w większości państw nie ma. Pewnie bylibyśmy w stanie znaleźć jakieś rodzynki na świecie, które, tak jak na przykład jakieś różne wyspy na Pacyfiku, za pewien czas, zwłaszcza podległe Francji, mają takie czy inne referenda w tej sprawie. Ale to, że gdzieś nie ma wojsk kolonialnych, to, że gdzieś nie ma administracji kolonialnej, to, że nawet gospodarki danych państw są coraz bardziej niezależne i coraz bardziej pracują na rzecz swoich własnych obywateli, to nie znaczy, że zdekolonizowaliśmy umysły. Zarówno umysły swoje, jak i umysły skolonizowanych. To jest coś, co warto sobie zdać sprawę, ponieważ procesy dekolonizacji na poziomie umysłów, na poziomie wyobrażeń trwają pokolenia, a nie kilka lat, tyle ile trwa wymarsz wojsk z jakiegoś kraju. Moim zdaniem nie ma chyba nic z tym złego, jeżeli uznamy, że kolonializm jest nie tylko systemem opresji administracyjnej czy wojskowej, ale również psychologicznej. No więc chyba nie ma nic z tym złego, jeżeli uznamy, że nadal jesteśmy trochę kolonialistami. Według mojego rozmówcy z 17 odcinka Dominika Baca kolonializm się nie skończył, ma tylko po prostu inne formy, więc w zasadzie to jest spójne z tym, co ty teraz powiedziałeś. Tak, chociaż też musimy bardzo precyzyjnie chyba tutaj operować tymi różnymi zwrotami, po to, żeby też nie rozmyć przypadkiem całego dramatu i tragedii stojącej za systemami kolonialnymi. Od razu mówię w liczbie mnogiej, bo nie ma jednego kolonializmu. Są pewne systemy kolonialne, które trochę inne były pod imperiami, nie wiem, holenderskim, trochę inne pod brytyjskim, trochę inne pod portugalskim na przykład. Rzeczywiście nadal mamy bardzo wiele form zależności, bardzo wiele form, znowu tutaj użyję takiego niemiłego słowa, ale asymetrycznej relacji pomiędzy państwami różnymi. Czasami nawet to już nie państwa kolonizują, a na przykład wielkie korporacje. Istnieją te formy zależności, natomiast istotne jest chyba to, żebyśmy nie rozszerzali aż tak mocno terminu kolonializmu jako tych trzech form zależności, tak, tej administracyjnej, wojskowo-militarnej oraz kulturowo-społecznej, żeby rozmyć właściwość i tragedię stojącą za systemami kolonialnymi XIX i XX wieku, które były gigantycznym projektem ideologicznym, które łączyły w sobie zarówno rasizm, jak i chęć działania misji białego człowieka. Dzisiaj to nadal gdzieś tam pokutuje, natomiast mam wrażenie, że najsilniej i najmocniej w tej takiej odmianie właśnie psychologiczno-kulturowej, ponieważ umysł się dekolonizuje najdłużej. No dobra, no to weźmy ten kolonializm, który przed nami stoi w spodniach kaki i korkowych kaskach i weźmy go, rozbierzmy z tego kasku, z tych spodni, z tych w kantkę koszul, rozbierzmy go z tej romantycznej wizji i z tego po prostu obrazka i może mimo wszystko warto sobie zdać sprawę z tego, czym kolonializm w ogóle tak naprawdę był. Powiedziałeś o tym, żeby nie rozmywać tej definicji właśnie po to, żeby nie zminimalizować tego, w jakiś sposób nie zredukować tego, tej tragedii, która się wydarzyła za kolonializmem, więc może powinniśmy wrócić w ogóle do definicji kolonializmu, a nawet nie tyle definicji, co opowieści, czym kolonializm tak naprawdę był. Po pierwsze, w Polsce używamy dosyć naprzemiennie dwóch terminów, co jest błędem. Kolonizacja i kolonializm. To są dwa kompletnie różne zjawiska. Kolonizacja jest procesem poniekąd geograficznym. Przyjeżdżamy na jakieś terytoria dalekie od naszego centrum, naszego świata, naszego, nie wiem, miasta, państwa i zajmujemy te terytoria. Czasem tam są jacyś ludzie, czasem tam nie ma jakichś ludzi, ale ogólnie zajmujemy i zaczynamy tam sobie porządkować życie. I to porządkowanie życia na swoją własną modłę jest kolonializmem. No więc kolonializm to jest próba zaszczepienia swoich porządków ludziom na miejscu. I kiedy mówię o tych porządkach, to właśnie to jest bardzo wiele porządków, od systemów edukacji po systemy podatkowe, w celu uzyskania jak największych zysków do państwa, z którego ta kolonizacja, tak powiem, wypłynęła, tak? Czyli do centrum. Kolonie są raczej na peryferiach, a my poprzez wielki proces, często właśnie ideologiczny, kolonializmu, w taki sposób tworzymy tamten świat, żeby móc eksportować wszystkie zyski do nas, żeby to pracowało na naszą korzyść, żeby to pracowało na nasze bogactwo. No i rzeczywiście tak się dzieje. W sensie do dzisiaj, jak się chodzi po holenderskich miastach albo po francuskich różnych przyportowych uliczkach, no to można zobaczyć nazwy ulic pochodzące od różnych kolonialnych urzędników. Można spotkać piękne, bogate pałace, które powstały właśnie za kolonialne pieniądze. Można w Belgii zobaczyć pomniki króla Leopolda, który nie jako państwo, tylko jako król był właścicielem Kongo belgijskiego. Wydaje mi się, że jeżeli zrozumiemy, że kolonializm jest produktem pewnej ideologii, pewnego ideologicznego uznania, że ktoś jest niższy, że można go zająć i trzeba tam wprowadzić swoje własne porządki z różnych powodów. Bo na przykład jesteśmy rasistami, darwinistami i uważamy, że to jest podczłowiek, albo dlatego, że uważamy, że musimy nie jeść mięsa białego człowieka, albo dlatego, że wierzymy w to, że pieniądz jest najważniejszy, to wtedy mówimy o kolonializmie. Jeżeli mówimy wyłącznie o zajęciu jakichś terytoriów, to wtedy możemy mówić o kolonializacji. Kiedy opowiadasz o kolonializmie i procesach związanych z kolonializmem, to używasz języka, zresztą bardzo słusznie oczywiście, bo jesteś naukowcem, ale języka naukowego, używając słów, które opisują pewnego rodzaju systemy i zjawiska. Natomiast tak się zastanawiam, czy gdybyśmy opisując te zjawiska używali słów takich jak opresja, jak przemoc, jak masowe morderstwa, to czy ten kolonializm nie stanąłby nam przed oczami w trochę innej formie? Oczywiście. Ja staram się bardziej go w tej chwili opisywać niż pewnie oceniać. Gdybyś mnie zapytała o ocenę, no to bym powiedział, że mamy do czynienia z paskudnym, obrzydliwym systemem wyzysku, który krzywdził całe pokolenia ludzi, traktując ich jako często zwierzęta niemalże, który doprowadził do dziesiątek milionów ofiar, do katastrofalnych wojen, które były często wojnami rasistowskimi, który przyczynił się do tego, że do dzisiaj nasz świat jest paskudny, nasz świat jest nierówny, nasz świat opiera się na takich nierównościach, w których my nigdy nie jesteśmy w stanie umrzeć z głodu. Nie umiemy sobie wyobrazić, co to jest głód. A jest na świecie 800 milionów ludzi niedożywionych, mimo że bylibyśmy w stanie pewnie w ciągu 10 dni opracować systemy dowiezienia im jedzenia i w ciągu 30 dni zacząć im dowozić czystą wodę i czyste jedzenie wszędzie, gdzie są na świecie. A to jest wyłącznie decyzja polityczna. Tutaj nie ma żadnego logistycznego problemu. Stać nas na to, mamy takie możliwości techniczne, a z jakiegoś powodu tego nie robimy. I z jakiegoś powodu granice tego, gdzie są ci biedni ludzie, pokrywają się z historycznymi granicami kolonialnymi. No więc oczywiście jestem w stanie wytoczyć gigantyczną listę różnego rodzaju zarzutów, zarówno językiem naukowym, jak i językiem pewnie bardziej prawdziwym, czyli emocjonalnym, ale wydaje mi się tak naprawdę, że żeby móc dobrze zrozumieć to, co się wydarzyło, musimy starać się wypracować taki język, który będzie w jakiś sposób akceptowalny dla jak największej liczby odbiorców. Co to oznacza? To oznacza, że do dzisiaj istnieją kłótnie o to, czy kolonializm był dobry czy zły. Do dzisiaj można w podręcznikach polskich, w szkołach zobaczyć ćwiczenia, w których trzeba wypisać pozytywne i negatywne skutki kolonializmu. No więc oczywiście można powiedzieć, pierdolnijcie się wszyscy w łeb, co wy tutaj pieprzycie, ale można też próbować tłumaczyć ludziom kulturalnie, że na dobrą sprawę również możemy znaleźć pozytywne i negatywne skutki faszystowskich Niemiec w Polsce. I naprawdę mamy przez wiele lat mieliśmy wspaniałe autostrady dzięki Hitlerowi, a Stalin nam zaczął budować metro w Warszawie. Co nie znaczy, że powinniśmy w ten sposób opowiadać, bo to jest jakieś paskudne relatywizowanie historii. Co nas interesuje metro, jeżeli ludzie przez całe dekady znikali, tylko dlatego, że mieli inne zdanie, tak jak dzisiaj znikają w Rosji czy w Korei Północnej. Trzeba umieć wypracować taki język, w którym będziemy w stanie dotrzeć do tych, którzy z jakiegoś powodu są nieprzekonani, bo jeżeli zaczniemy mówić tylko za pomocą bardzo emocjonalnego przekazu, to boję się, że dotrzemy tylko do tych, którzy już doskonale wiedzą, że kolonializm to jest skurwysyństwo. No dobrze, to wróćmy w takim razie do definicji naukowych, chociaż bardzo tak naprawdę się cieszę, że udało mi się ciebie na emocjonalne tory trochę pchnąć, bo rozmawiamy o tym, czy kolonializm się skończył, czy się nie skończył, o rozmywaniu definicji, o tych wszystkich słowach, którymi próbujemy uporządkować to, co się działo, co się dzieje, jakie jest między nimi połączenie, jakie są następstwa. No i tutaj dochodzimy do postkolonializmu. To jest następny z zwrotów, które mają w sobie ten taki kolonialny element, taki jak na przykład neokolonializm. I znowu, jeżeli mówimy o postkolonializmie, to tym razem są dwie formy zapisu tego słowa. Można zapisać postkolonializm z myślnikiem po słowie post, albo można bez myślnika. I wbrew pozorom to ma duże znaczenie, jak zapiszemy to słowo. Jeżeli zapiszemy z myślnikiem, to tak naprawdę opowiadamy o tym, co się wydarzyło po kolonializmie. Czyli wychodzimy z założenia, że kolonializm się skończył, że potem nastąpił jakiś stan, który jest po tym kolonializmie i ten stan ma jakieś cechy. No i sobie możemy o tych cechach rozmawiać tak naprawdę. Możemy zauważyć na przykład, że jedną z ciekawszych cech tego stanu jest to, że on jest bardzo często powiązany z nacjonalizmem. Bo w danych państwach, nie wiem, czy to w Afryce, czy w Azji, żeby móc wygonić przebrzydłego opresora, zaczął kwitnąć nacjonalizm, czyli poczucie, że my jesteśmy lepsi, my też mamy wartość, no bo siłą rzeczy kolonializm raczej hodował kompleksy w ludziach. Przeciętny skolonizowany umysł to był umysł człowieka, który chciał mieć taką samą willę jak kolonizator, chciał mieć taką samą piękną żonę jak kolonizator, taki sam piękny samochód jak kolonizator, ale wiedział, że nigdy tego nie będzie miał. Czyli była to taka wielka przepaść niemalże gatunkowa między kolonizatorem a skolonizowanym. Siłą rzeczy wtedy bardzo często rodził się nacjonalizm. No i to jest coś, czego my w Polsce się boimy, przynajmniej większość z nas. A w świecie kolonialnym ten nacjonalizm często miał formę emancypacyjną, żeby było jeszcze śmieszniej. No bo przez to właśnie, że oni się uważali za lepszych, znajdywali w sobie siłę do tego, żeby walczyć z opresorem. I zwalczać w sobie te same kompleksy. No oczywiście tutaj były różne strategie radzenia sobie z tym kolonizatorem. Na jednym biegunie mamy Gandhiego, który mówił bierny opór, siadamy, nic nie robimy, to wystarczy. Z drugiej strony mamy psychologa Franza Fanona, który mówił zarnąć ich i skakać, pławić się w ich krwi, bo tylko wtedy będziemy w stanie psychologicznie uznać nasze własne zwycięstwo i naszą własną wartość. No więc różne były strategie, jak sobie można radzić z kolonizowanym, natomiast wraz z tym poradzeniem następował ten czas po kolonializmie, czas często wzięcia sprawy w swoje własne ręce i zarazem często to był też historycznie czas porażek, bo trudno jest czasem wziąć sprawy w własne ręce. Zwłaszcza jeżeli jesteś po, nie wiem, 30 czy 50 czy 80 latach zarządzania, że tak powiem, w innym stylu, kolonialnym stylu, a w twojej kulturze tak naprawdę nigdy nie było kultury wytwarzania modeli państwowych w modelu zachodnim, zachodnioeuropejskim, a żeby było jeszcze śmieszniej, nagle jesteś w jakiejś strukturze państwowej, której granice stworzyli kolonizatorzy, jesteś ty i jeszcze 37 innych grup etnicznych i teraz się poukładajcie i dojdźcie do władzy. No jest to w zasadzie taka mina, którą ładnie im zostawili kolonizatorzy. No więc to jest postkolonializm myślnikiem. Ale mamy jeszcze ten bezmyślnika i to z kolei jest cały prąd intelektualny różnego rodzaju myślicieli, często tak zwanych trzecioświatowych, bo to znowu ten termin słusznie miniony tak naprawdę z podziałem na pierwszy, drugi, trzeci świat. Natomiast różnego rodzaju myślicieli, filozofów, którzy opisywali, a również często współtworzyli tą narrację na temat kolonializmu, tą narrację wychodzenia z skolonizowanych umysłów, tą opowieść o tym, co tak naprawdę się wydarzyło i czym tak naprawdę był kolonializm, jeżeli on nie był wspaniałym systemem niesienia przez białego człowieka pomocy bratniej wszystkim dookoła. A z drugiej strony również na zachodnich uniwersytetach, zwłaszcza francuskich, z czasem amerykańskich, brytyjskich, to pewna perspektywa, ten pewien nurt myślenia o świecie, o historii, o rzeczywistości postkolonialny, bez myślnika, stał się gigantyczną szkołą intelektualną, w której bada się różnego rodzaju zależności, relacje pomiędzy na przykład władzą a wiedzą. Co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest mieć władzę? Czy da się to robić bez wpływania na wiedzę? Czy to wiedza kształtuje władzę? No więc wiele takich różnych pytań sobie zadawano. Na przykład bardzo ważnym pytaniem kolonialnym jest odpowiedź, czy podporządkowani mają głos. Czy da się, jak to wygląda z punktu widzenia podporządkowanych, albo czym jest hegemonia. Hegemonia, tutaj odpowiem, jest takim mechanizmem, w którym hegemon, czyli ten właśnie w tym przypadku kolonizator, tak mocno wsiadł na dane państwo, że ludzie zaczęli się zgadzać z tym, że on jest w tym państwie. Tak zaczęli się poddawać i zgadzać z tą formą opresji. No więc powstała bardzo wielka szkoła myślenia o tym i ta szkoła tak naprawdę rozwija się do dziś. Ma wiele różnych pobocznych ścieżek, pobocznego sposobu myślenia o różnych regionach. Trochę inaczej to wygląda w Ameryce Południowej, trochę to inaczej wygląda w Afryce, trochę to inaczej wygląda na zachodnich uniwersytetach. Jest to permanentna, fascynująca przygoda intelektualna nad relacją pomiędzy władzą a wiedzą. Aż sprawdziłam w swoich notatkach, jak zapisałam postkolonializm i zapisałam bezmyślnika. Czyli ideologicznie. Tak. Ale cieszę się, że to wyszło, bo to jest rzeczywiście, wiesz, nagle się okazuje, że drobny przecinek, nie przecinek, tylko kreseczka ma znaczenie aż tak definiujące po prostu różnego rodzaju zjawiska. Także super, że to wyszło. Natomiast ja cię też podpytuję o postkolonializm bez myślnika, dlatego że tak jak obserwuję to, co się dzieje i staram się widzieć to, co się dzieje, czy w mediach, czy w opowieściach o podróżach, one na przestrzeni, kiedy ja w tym siedzę, czyli powiedzmy 10 lat mniej więcej, wiadomo, że się zmieniają w bardzo wielu aspektach, pozytywne to są zmiany, natomiast mam takie wrażenie i jestem bardzo ciekawa, czy ty się ze mną zgodzisz, czy nie, że jest jakieś z powrotem robi się po takich latach, gdzie trzeba było uważać, też trochę znowu mody na takie show turystyczne, na takie show szybkiej konsumpcji, na show takiej konsumpcji tiktokowo-instagramowej, która jest właśnie znowu nas, wydaje mi się, że trochę cofa w tych opowieściach o świecie. Dzieją się na świecie dziwne rzeczy. I rzeczywiście mamy do czynienia z odwrotem czy przemianami pewnych tendencji, często związanych z na przykład liberalną demokracją i tym sposobem patrzenia na świat, ale również z myśleniem o prawach człowieka. Coś nam się rozjeżdża. I jednym z elementów tego jest definiowanie czegoś, co się nazywa, nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, polityczną poprawnością. Jedni uważają, że to jest bardzo ważne, żeby ona nadal istniała, bo ona wyznacza pewne normy, pewne standardy i ona ma głęboki sens. Inni z kolei uważają, że to jest forma niemalże odebrania wolności słowa i że powinniśmy móc mówić to, co chcemy i jak chcemy. Wydaje mi się, że ta wielka dyskusja, która w świecie zachodnim na temat poprawności politycznej zaczęła się gdzieś w 2014 roku i trwa do dzisiaj, ma swoje refleksy w świecie turystycznym, w świecie podróżniczym, bo rzeczywiście to, co standardowo nazywamy poprawnością polityczną, raczej nigdy nie dotykało turystyki, ale bardzo często dotykało osób i światów, które w jakiś sposób wiążą się z podróżowaniem. I tutaj świetnym przykładem są uchodźcy. Rzeczywiście gdzieś nagle było w Polsce w latach 2015, 2016, 2017 jakieś większe przyzwolenie do tego, żeby móc odbierać człowieczeństwo, odbierać, że tak powiem, podobieństwo do nas ludziom, których żeśmy definiowali jako uchodźcy i uważaliśmy, że to jest ich główna cecha w ogóle życiowa, to, że akurat oni musieli skądś uciec i są tymi uchodźcami, tak? Oni nie są Egipcjanami czy Afgańczykami, nie są kobietami, mężczyznami, tylko są uchodźcami i wraz z tą łatką dużo łatwiej było odbierać im bardzo wiele różnych cech, egzotyzować ich, czy w inny sposób stereotypizować albo orientalizować. Tak jak już użyłem trójcy takiej świętej Edwarda Saida. No więc idąc dalej tym tropem, wydaje mi się, że nastało pewne przyzwolenie wśród ludzi do tego, żeby móc sobie pozwolić na więcej. Czyli móc troszeczkę głębiej sięgnąć do tej turystycznej wyobraźni wychowanej na Henryku Sienkiewiczu, wychowanej na Indianie Jonesie. I coś, co jeszcze 7 lat temu nie miało miejsca bytu i wszyscy żeśmy w zasadzie byli zgodni do tego, że na przykład słowo murzyn jest takim słowem, którym raczej lepiej go nie używać. I nawet nie dlatego, że ono jest jakieś strasznie rasistowskie, dlatego, że ma pejoratywne znaczenie i ludzie, których tak się opisuje, raczej nie chcą być tak nazywani. No więc wystarczało nam to, żeby usłyszeć, że ktoś nie chce być tak opisany, żeby go tak nie nazywać. Tymczasem od jakiegoś czasu zaczęła się debata, czy to jest dobre, czy złe słowo. I nie ma znaczenia to, że ci ludzie tak opisywani sobie nie życzą tego, tylko ma znaczenie to, czy ci, którzy opisują, uważają, że mają prawo, czy nie mają prawa. Oczywiście, no, każdy z nas ma prawo nazwać kogokolwiek jak chce, tak? Ja też mam prawo nazwać każdego kretynem, ale z jakiegoś powodu tego nie robię, tak? I jest to forma, możemy to nazwać kultury osobistej, możemy poprawności politycznej, możemy użyć jeszcze jakiegokolwiek innego zwrotu, który pokazuje, że są pewne normy. I te normy są w tej chwili przekraczane bardzo mocno w bardzo wielu miejscach na świecie, głównie w świecie zachodnim, również w Polsce i również w świecie turystyki. I to, do czego zmierzam, to jest to, że w tym samym czasie powstały inne kanały komunikacji. I to pokolenie narratorów turystycznej wyobraźni, którzy 10 lat temu zaczęli pracować nad sektorem na przykład polskich podróżników, zatrzymało się na poziomie Facebooka. W międzyczasie nastał Instagram, potem TikTok. Nagle okazało się, że są jakieś światy równoległe, które się w ogóle nie przenikają. I kiedy się tak naprawdę porówna opowieść o świecie na przykład z Facebooka i z TikToka, to mamy zupełnie różne opowieści. I wydaje mi się, że to w połączeniu z tym, że szkoła nie uczy nas krytycznego myślenia, krytycznego czytania, powoduje, że znowu urosło nam pokolenie, które musi przepracować to, co dzisiejsi 30-40-latkowie często przepracowali i w jakiś sposób na przykład przestali używać słowa murzyn. A z drugiej strony, ponieważ urosło nam takie pokolenie, no to znaczy, że znajdzie się konsumenci, którzy są w stanie zapłacić za tego typu rozrywkę na przykład. No więc mamy jakieś Azja Express i inne takie cuda, które bawią ludzi, ponieważ okazało się, że jest popyt na to. Więc jeżeli jest popyt na to, żeby w ten taki, nazwałbym to, pozbawiony pewnej wrażliwości sposób konsumować świat, czyli to jest taka konsumpcja bez odpowiedzialności za swoje słowa, swoje wyobrażenia, to jest taka konsumpcja bez patrzenia na potrzeby tych, których odwiedzamy, to jest taka bardzo egocentryczna konsumpcja świata, to jeżeli jest na to popyt, ponieważ mamy następne pokolenia ludzi, którzy w ten sposób, którzy są wychowywani bez tej wrażliwości, to musi istnieć i to siłą rzeczy zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał na tym zarobić. No jeżeli wspominasz Azja Express, to jest rzecz, która mnie fascynuje. Jak to jest możliwe, że bodajże chyba w 2016 roku ten program wystartował, czy coś koło tego, że naprawdę my w tej chwili mamy takie programy i że to nie są, nie wiem, lata 90., że wszystko było takie kolorowe, uproszczone i ta rozrywka była taka bardzo siermiężna, tylko nagle mamy naprawdę kilka lat temu telewizja jedna z największych w Polsce wypuszcza program w prime time'ie, który ma około 2 milionów oglądających, którzy widzą i jest to w ogóle kompletnie akceptowalne, że jakiś inny świat jest po prostu czyjąś planszą do gry, jest czyjąś zabawą. I nie tylko świat, ale ludzie, tak, przede wszystkim służą temu, żebym ja się mogła pobawić, tak, czy tam uczestnik, czy tam celebryci byli, tak, żeby ci celebryci tam na miejscu mogli się pobawić, oczywiście tych tam ludzi pooceniać, a jeżeli nie będą chcieli być wykorzystani do spełnienia moich zadań tutaj, no to ich mogę obrazić. To wszystko idzie oczywiście do kilku milionów odbiorców. W związku z tym, no dla mnie to jest naprawdę szok, że to w tej chwili powstaje. Nie, że to w ogóle powstało, tylko że w tej chwili to powstaje. Trudno jest mi znaleźć jakąkolwiek pozytywną cechę tego programu, ale gdybym miał wskazywać, co mnie w nim najbardziej dziwi, albo co jest dla mnie jakieś takie najgorsze, to wcale nie jest to, że jest widownia, bo ja uważam, że widownia zawsze jest. Natomiast to, że na ileś edycji znajdują się celebryci, którzy są w stanie w tym uczestniczyć, są w stanie dać swoje pyski do tego i są w stanie się, że tak powiem, siebie oraz ten świat, którym są poniżać, autoponiżać i poniżać ten świat, że może się pomyliłem i może to wcale żeśmy tak dobrze tego pokolenia wyżej nie wyedukowali, może tak naprawdę to jest jakieś marzenie ściętej głowy, bo żeby podjąć decyzję, żeby wziąć w takim programie udział, no to nie jest decyzja, którą się podejmuje od tak? To jest coś, co trzeba przegadać ze swoim własnym menadżerem, trzeba sobie zastanowić, jakie są tego plusy i minusy wizerunkowe, nie tylko wizerunkowe, finansowe, czasowe, tak? Znaczy to jest poważna decyzja. Czyli jeżeli ileś 10 osób, bo tyle pewnie w sumie wzięło udział w tych programach, osób ze swoimi menadżerami, ze swoimi całymi staffami, rodzinami, podejmowało te poważne decyzje i podjęło te decyzje, żeby właśnie w taki sposób pokazywać ludziom siebie w świecie, no to znaczy, że no może nie powiem, co to znaczy, ale jest to przykre. W historii z Azja Express takim mikropocieszeniem jest to, że mimo wszystko internet jednogłośnie nie pochwalił tego programu. Było bardzo dużo i właśnie widocznych, no bo w telewizorze nie widać krytycznych komentarzy, natomiast było bardzo dużo rzeczy, które się nie podobały widzom i wydaje mi się, że nie podobały im się też na takim poziomie intuicyjnym, że oni nie mieli tego, wiesz, rozpisanego w wektory, jak ty masz to wszystko z naukowego punktu widzenia, tylko że po prostu czuli, że to kurczę, naprawdę nie jest w porządku, co tam się dzieje. No oczywiście, wydaje mi się, że w ludziach drzemie jest jaka podstawowa empatia i wyobrazili sobie, że gdyby nagle jakiś wesoły Japończyk podróżował z Krosna do Kołobrzegu autostopem i no, ogólnie miał na wszystko wyjebane, interesowałby tylko on i jego to, czy ładnie wygląda, chciał to robić jak najtaniej, wciskałby się ludziom do domów, komentował to wszystko po japońsku, interpretował na swoją własną modłę i do tego wszystkiego jeszcze starałby się w jakiś sposób zabłysnąć na tym tle, czy albo coś wyśmiać, albo w jakiś sposób śmiesznie skomentować, albo jakieś wielkie emocje swoje pokazać, no to byśmy uznali, że coś jest nie tak. No hola, hola, to jest nasze życie, nasz świat, gdzie ty się, gościu, pakujesz ze swoją rozrywką, swoim fanem, swoim wszystkim. Czy to jest jakaś forma nieuczciwości, jakaś, no, byśmy się nie czuli z tym dobrze. A to się niczym nie różni przecież od tego, że my Polacy, żeśmy i inni, tak naprawdę to jest międzynarodowy format, więc żeśmy się gdzieś tam panoszyli, czy to po Tajlandii, czy po Ameryce Południowej. I wydaje mi się, że wiele ludzi potrafi w jakiś sposób gdzieś tak właśnie podświadomie wczuć się w coś takiego i jak widzi pewne zachowania, to czuje pewne zażenowanie. Czuje, że nawet jak na to patrzą, to jest im głupio, mimo że w tym nie uczestniczą, ale samo obserwowanie tego powoduje, że mają jakieś takie poczucie właśnie czegoś nieprzyjemnego. Jestem przekonany, że wiele ludzi to odczuwało, wiele ludzi o tym pisało, natomiast zgodnie z taką jakąś klasyczną jednak zasadą marketingową, no ważniejsze jest to, żeby ta dyskusja była i żeby były emocje wokół tej dyskusji, niż żeby to przeszło niezauważone, więc myślę, że na koniec dnia to, że jedni krytykowali, inni się chwalili, że w tym biorą udział jeszcze inni kibicowali, napędzało zysk operatorowi tego programu oraz stacji, która to puszczała, co tak naprawdę skutkowało tym, że powstawały następne sezony tego świństwa. No więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w tak skonstruowanym świecie, gdzie nawet jeżeli ktoś mnie krytykuje, to ja potrafię na tym zarobić. Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. I płacili. Tak, tam były jakieś takie rzeczy, które mnie najbardziej mierziły. Oczywiście można by je wymieniać tutaj do naprawdę przyszłego czwartku, natomiast które mnie najbardziej mierziły, to było, że ludzi, których tam spotykali bohaterowie programu, to byli ludzie, którzy byli postawieni przed kamerami do oglądania przez ludzi na drugim końcu świata, przed wyborem, że albo zostaną wykorzystani, jeśli chodzi o ich czas, zasoby, energię, no bo oni oczywiście z tego nic nie mają, złamanego grosza, ale też jakieś umiejętności, wykorzystana ich kultura do czyjejś rozrywki i to był jeden wybór, albo okażą się chamami, bo tak zostanie to przedstawione, jeżeli nie chcą wpuścić kogoś z buciorami do swojego domu, bardzo literalnie, do swojego domu, do swojego życia i zawładnięcia kawałkiem tego jego życia. I to też jest takie myślenie, że na pewno ta osoba, która żyje sobie w tym, nie wiem, na Sri Lance, czy w Wietnamie, czy gdzie były kręcone te programy, to jest na pewno super szczęśliwa, że ekipa polskich celebrytów mu się wpakuje do domu. I to jest też w ogóle jakieś takie super wyższościowe myślenie i ja miałam, mówię, najgorszy jakby problem z tym, że ci ludzie po prostu są postawieni przed wyborem, który nie ma dobrych rozwiązań i którego to nie jest ich wybór. To nie jest wybór, w który oni mają jakikolwiek wpływ na to, że się znaleźli w takiej sytuacji. No więc jeżeli się podróżuje za dolara dziennie, to nie znaczy, że ta podróż kosztuje dolara dziennie, tylko to znaczy, że ktoś inny za to płaci. No i tak jest. Tak, jeżeli się pakowywuje na autostopa, to z całym szacunkiem, ale ta benzyna kosztowała tyle, ile kosztuje, tylko ktoś inny za to zapłacił. Tak samo jest z mieszkaniem u kogoś. No i są takie formy, w których to w jakiś sposób fajne, dozwolone, akceptowalne, ponieważ na przykład w zamian za to możemy sobie z kierowcą przez 4 godziny pogadać o świetnych rzeczach, się polubić i przez następne 30 lat pisać do siebie listy. A są takie sytuacje jak Azja Express, w której masz całkowitą rację, że człowiek staje przed wyborem, że albo rzeczywiście zapłaci za to i gdzieś tam na drugim końcu świata to pokażą, ale też nie ma tak naprawdę pojęcia, w jaki sposób pokażą, bo przecież ci, których wiozą, to mówią w jakimś egzotycznym języku po polsku, więc on nic nie rozumie. Albo zostaną pokazani jako gburzy. No i to jest konsekwencja tak naprawdę... Konsekwencja to jest sam środek tego formatu telewizyjnego. W sensie to jest jego podstawa, fundament tak naprawdę, że on w jakiś sposób kreuje to, jak są ludzie pokazywani. Jeżeli my w ciągu 30 minut widzimy ileś godzin zmagania się, czy to tych nieszczęsnych celebrytów, czy ludzi, którzy im pomagają albo nie pomagają, a to na koniec koniec dnia ten program, jak jest składany, to on musi mieć pewną, tak powiem, trajektorię emocjonalną. Na początku musi być wesoło, potem musi być jakiś trudny moment, potem musi być jakieś wzruszenie, potem musi być znów trudny moment, potem musi być happy end albo brak tego happy endu. Natomiast to, jak wygląda ten cały scenariusz emocjonalny, rzadko ma tak naprawdę odzwierciedlenie w tym, jak wygląda prawdziwe życie. Raczej wygląda w tym, jak długo się utrzymuje uwagę widza. No więc tak samo jak Netflix, kiedy projektuje seriale, projektuje je na bazie bardzo potężnej analizy big data, zachowań obserwatorów i reżyser wie, że w 17 minucie musi dojść do zmiany akcji, a w 28 minucie musi dojść do jakiegoś tam, nie wiem, wątku, powiedzmy, seksualnego. To tak samo jak się projektuje takie, jak się składa takie programy, no to każdy dobry reżyser wie, że to musi być właśnie jakaś tam konsekwencja, ścieżka emocjonalna i trzeba tego widza poprowadzić przez tą ścieżkę emocjonalną. No i potem, kiedy nadchodzi moment tego, żeby zburzyć widzów emocjonalnie, no to się wybiera jakiegoś biednego Laotańczyka i się go pokazuje jako chama, albo właśnie jako, nie wiem, pokrzywdzonego, albo w jakiś inny sposób, kompletnie niezależnie od tego, czy ten Laotańczyk chciał być tak pokazany, czy w ogóle wie o tym, że będzie pokazany i czy wie, że robi karierę w jakiejś telewizji nad jakąś daleką rzeką, co ma na imię Wisła. Netflix w ogóle też analizuje, jakie musi być zakończenie danego odcinka, żeby ludzie przeszli dalej do następnego odcinka w serialu i to rzeczywiście to strasznie źle to analizuję, bo ja prawie w ogóle nie kończę tych seriali. Tak, ale rzeczywiście ilość danych, która za tym stoi i analizy jest nieprawdopodobna przy dzisiejszym pisaniu scenariuszy. Natomiast chciałam zadać jeszcze jedno pytanie z takich rzeczy, które obserwuję. Ponieważ ja dużo funkcjonuję w Stanach, w takim znaczeniu, że dużo obserwuję, co tam się dzieje, piszę o tym pod kątem też społecznym. Oczywiście społecznie Stany są kompletnie inne niż my. W dużej mierze oczywiście ze względu na to, że są bardzo wieloetniczne, wielokulturowe, a my jesteśmy bardzo niewielokulturowi, więc jesteśmy trochę po dwóch stronach tego równania. Natomiast rzeczy, które są w Stanach, są w ogóle w zbiorowej świadomości już bardzo rozumiane, to u nas cały czas są w takim procesie dyskusji, że w ogóle ale o co chodzi? I gdyby to powiedzieć sporej liczbie osób, że to jest hej, niefajne, to w ogóle jakby poziom wśród osób, które zajmują się zawodowo podróżami, jest to, mówiąc szczerze, duże zdziwienie. I teraz przechodząc do tego, o co mi dokładnie chodzi, czyli jednego zjawiska, czyli ubieranie się w stroje rdzenne, ubieranie się w stroje narodowe innych kultur. Robimy z tego projekty całe, czasem jakieś takie wizualne, albo używamy to jako do zabawy, w bardzo różnym wachlarzu użyć tak naprawdę tych strojów. Natomiast tutaj też nam brakuje jakiejś takiej wrażliwości, że dla kogoś to może być więcej niż strój. I my zawsze mówimy, hej, ale nie jest przeciwko, żeby jakiś Amerykanin ubrał strój Słowianki. I znowu to jest trochę historia o mnie, a nie historia o tamtych ludziach. Dużo jest takich rzeczy, gdzieś tam wizualnie widzę, dlatego chciałam cię o to zapytać. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że cała nasza rozmowa jest trochę o egocentryzmie. No tak. Bardzo, bardzo potężnym egocentryzmie, którego powinniśmy się wyzwalać i wiemy, że się nigdy nie wyzwolimy, więc jest to trochę taka robota, że tak powiem, syzyfowa. Ale tutaj jest bardzo ważna kategoria dziedzictwa. Dziedzictwo jest terminem, który w latach 70. w Paryżu został na takiej konferencji, chyba w 72 roku, zorganizowanej przez UNESCO, czyli agendę ONZ-u do spraw m.in. dziedzictwa właśnie, bardzo mocno wciągnięty w prawo międzynarodowe i wtedy uznano, że istnieje coś takiego jak dziedzictwo materialne ludzkości i że tam są różnego rodzaju zabytki, które są ważne dla naszego świata, powinny się znaleźć i powinniśmy je chronić tak naprawdę, bo ludzkość ma jako ludzkość różnego rodzaju elementy tej tożsamości i pamięci. No i jakoś tak się stało, że po dekadzie czy dwóch dekadach istnienia tej listy, która była cały czas rozszerzana, 60-70% wszystkich zabytków to były zabytki w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. No i zaczęto się zastanawiać, what the fuck? Dlaczego tak się dzieje, że istnieje jakiś brak tego balansu pomiędzy światem zachodnim i światem niezachodnim? Tak sobie te dwa światy zdefiniujmy. Zaistniał akurat na przykładzie dziedzictwa. Tym bardziej, że istnieje wiele wspaniałych kultur, i akurat bardzo wiele różnych elementów dziedzictwa można byłoby wpisać na tą listę. I kiedy się mówi o dziedzictwie niematerialnym, to często się mówi właśnie o różnego rodzaju zachowaniach, o różnego rodzaju kultach, o różnego rodzaju sposobach niszczenia i odbudowywania tego samego. No więc szybko się zorientowano, również dzięki teoretykom postkolonialnym, że często w wielu kulturach o wiele większe znaczenie ma dziedzictwo niematerialne niż dziedzictwo materialne. Czyli nie chodzi o ten piękny zamek, który żeśmy zbudowali, albo o tą piękną świątynię, jakiś, nie wiem, meczet, ale bardzo często chodzi o pewną tradycję, która ma miejsce, pewien sposób zachowań, kuchnię, która na przykład istnieje i ona jest kompletnie niematerialna, tak? Bo się gotuje, się zjada i się wypróżnia i tyle, nie ma kuchni. Zaczęto sobie zdawać sprawę, że kiedy mówimy o dziedzictwie, to bardzo często mówimy o rzeczach, które są trudno uchwytne, a zarazem, ponieważ są dziedzictwem, to są czymś bardzo głęboko tożsamościowym dla danych grup. Są czymś takim, co w jakiś sposób je dookreśla, doopisuje, które są być może czasem centralnym punktem w ogóle tychże lokalnych tożsamości. I w momencie, w którym ludzie wchodzą w cudze centralne punkty tożsamości, sobie je przywłaszczają, bawią się nimi, komercjalizują je, no to siłą rzeczy wiele osób, które na serio traktują tęże tożsamość, może się poczuć z tym niefajnie. Mogą się poczuć wykorzystani, mogą się poczuć niedocenieni. Tutaj dochodzi do konfliktu, takiego realnego konfliktu tożsamościowego. Z jednej strony mamy bardzo głębokie poczucie tożsamościowe, z drugiej strony mamy chęć rozrywki, chęć zabawy. No więc siłą rzeczy każdy logicznie myślący człowiek powinien stanąć po stronie tego konfliktu, po tych głębszych uczuciach niż po jakiejś rozrywce, no bo co nam z tej rozrywki? Ta rozrywka nie ma żadnego znaczenia wobec cudzych, głębokich uczuć. I to jest realny problem. Natomiast on ma oczywiście, że tak powiem, różną skalę, różną tonację. Myślę, że panie z Łowicza nie mają większego problemu. Domyślam się, nie wiem, to trzeba by je zapytać. Ja w tej chwili trochę projektuję tę odpowiedź, tak? Ale domyślam się, że nie mają aż tak dużego problemu z tym, że strój łowicki zakłada turysta z Ghany. Na przykład niektóre grupy etniczne ze Stanów Zjednoczonych, lokalne grupy, oryginalne grupy, że tak powiem, rdzenne, chociaż też nie lubię tego słowa. Kiedy... Pierwsze narody. Właśnie, narody pierwsze, kiedy ludzie tak naprawdę ich jakieś ważne elementy, nie wiem, czy z karyfikacji naskórnych, czy strojów zarezerwowanych tylko dla jakiejś konkretnych osób, które mają konkretną pozycję w danej grupie, wykorzystują czy to do celów marketingowych, czy to do celów chociażby rozrywkowych. No więc wydaje mi się, że to jest problem i to jest jeden z następnych elementów tej takiej politycznej poprawności, która sprowadza się do tego, że no właśnie, być może nie należy mówić Murzyn, a z drugiej strony, jeżeli się tak łatwo mówi na przykład Afroamerykanin, to czemu się nie mówi Euroamerykanin? Moim zdaniem powinno się mówić. Są Amerykanie, Euroamerykanie, Afroamerykanie. Paweł, bardzo Ci dziękuję. Ja uwielbiam z Tobą rozmawiać za każdym jednym razem i szalenie się cieszę, że jedną z tych rozmów mogłam przeprowadzić w ramach podcastu, bo jestem absolutnie przekonana, że jej wartość jest niezwykła i cieszę się, że Twoimi ustami mogę tą wartość moim słuchaczom przekazać. Państwo tutaj nie widzą, ale Kamila przyjechała do mnie z 2 gigantycznymi mikrofonami, które każdy z nich waży tyle co mały plecak. Rozłożyła tutaj prawdziwe studio radiowe mnie w biurze. No więc Kamila, no, bardzo mi miło, że mogłem być Twoim gościem Twojego obwoźnego radia. Zapraszam częściej. Bardzo mi miło. Dzięki wielkie. To była kolejna drzazga. Jeszcze ich wiele przed nami. Żeby ich nie przegapić, zasubskrybuj ten podcast w swojej aplikacji. A jeśli Ci się spodobał, oceń go proszę w Apple Podcast. To naprawdę wiele daje. Wszystkie linki oraz notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie www.drzazgiświata.pl.